A chcesz? Szczerze mówiąc, miałem inne plany. Zachwalono mi pewną restaurację. Idziesz sam? A poszłabyś ze mną? Jeśli warto, a ty zapraszasz. Naturalnie. Czemu zawdzięczam tę przemianę? Zawsze odrzucałaś moje zaproszenia. Czy to lęk, że odejdę w siną dal? Czy może zazdrość o Lukrecję? Pójdę się przebrać. Możesz sobie zrobić drinka. Ładne widoki. Miałaś trzymać się z dala od Raquel, żeby nie przydarzyło ci się żadne nieszczęście. Sugerujesz, że to ona zepchnęła mnie ze schodów? Nie bądź śmieszny. Wpadłam na idącego z naprzeciwka mężczyzny i straciłam równowagę. Raquel pierwsza pośpieszyła mi z pomocą. Dla dobra własnego i naszego dziecka. Więcej się do niej nie zbliżaj. To nie jest twoje dziecko. Już nie. Przestałaś nosić obrączkę? Przestałam. A teraz proszę iść już. Co za niespodzianka. Przyszedłeś przeprosić się z Milagros czy do mnie? Między wami już nic nie ma, prawda? Już nie. Proszę. Dziękuję. A ty co, nic? Kawa o tej porze zbyt mnie podnieca. Może choć łyczek? Cóż to złego podniecić się przy takim chłopie jak ja? Przestań. Nie to miałam na myśli. Chodzi o to, że kawa nie daje mi zasnąć. W czym problem, jeśli ma się przyjaciół? Możemy sobie pogawędzić o tym i o tamtym. Na przykład? O tym, co lubisz. O twoich życiowych aspiracjach. O mnie, o tobie. Siedź, ja przyjmę. Ty tymczasem zaparz sobie mocnej kawy. Okej. Rezydencja państwa de la Torre. Dobry wieczór. Z kim chciał pan rozmawiać? Z panną Teodorą, jeśli można. A kto mówi? Fredo de la Aguila. Zaraz sprawdzę, czy może teraz podejść. Do kogo to? Do Lucy? Do ciebie. Jaki Fredo de la Aguila? Adorator? Fredo, co za niespodzianka. Teraz? Nie mogę. Pracuję. Chciałbym cię o kogoś zapytać. Mógłbym wpaść? Zostań jeszcze, pogadamy chwilę. Muszę już iść. O czym rozmawiałeś z Milagros? Nie twoja rzecz. Dobrze. A po co byłeś u Gerarda w Mistralu? Nie wiesz? Wiem, ale to nie mój problem. Moim problemem jesteś ty. Zobaczymy się później? Słucham. Chciałabym podjąć naszą przerwaną rozmowę. Poważną i na poziomie. Niedokończoną, bo nagle źle się poczułeś. Co to było? Nie wiem. Dobry wieczór. Martin. Co ty tu robisz? Przyszedłem do Milagros. Chcesz ją gdzieś zaprosić? Powinieneś. Ostatnio jest taka samotna. Sprawdzę tylko, jak się czuje. Śmiało. Na pewno jest w swoim pokoju. José Antonio, chyba nie będziesz zazdrosny. No bo z jakiego tytułu? Pójdę już. Odprowadzić cię? Nie, znam drogę. Hola, Milagros. Hola. A ty jeszcze tutaj?
Hola. Hola. Pedro, jesteś una linda. Ładna z nich para. Yo ya me estaba aquí. Do widzenia. Chao. Zostawiam was samych, żebyście byli swobodniejsi. Ona jest niespełna rozumu. Jak wszyscy w tym domu. Jak się czujesz? Chciałabym wymazać ten dzień z pamięci. Nie, mamo. Chyba nie potrafię ci przebaczyć. Latami poniżałaś mnie i upokarzałaś. Bardzo nas, mamo, skrzywdziłaś. Mnie, moje siostry, ojca. Jeśli masz się przed kimś tłumaczyć, to przed ojcem. Jego proś o wybaczenie. Możesz wpaść jutro. Będę cały czas w domu. No to do zobaczenia. Hasta mañana. Ciao. Co to za Fredo? Znajomy. Czemu pytasz? Jak bardzo znajomy? Bardzo. Szczęścia z niego. Zgadza się. Musimy powiedzieć u ciebie w domu. Consuelo się wścieknie, ale w końcu skapituluje. Wiesz, moglibyśmy zamieszkać tutaj. Mój stary nie powinien robić problemów. Będziemy musieli oboje pójść do pracy. I co z tego? Nie chcę, żebyś rzucał studia. Dziecko jest najważniejsze. Nie będzie żyło z jałmużnych dziadków. Musimy się jak najszybciej uniezależnić. A twoja kariera zawodowa? Nieważne. Studia nie są moją mocną stroną. Zaczynam mieć Pietra. Wszystko się ułoży, zobaczysz. Mogę zaciągnąć u ojca pożyczkę, założyć jakiś interes. Warsztat samochodowy, to by mnie rajcowało. A ja piekłabym torty i ciasta na sprzedaż. Jak kiedyś z mamą. Widzisz, wszystko będzie dobrze. Naszemu bobaskowi niczego nie zabraknie. Odwieziesz mnie do domu? Chcę porozmawiać z obiema mamami. Na samą myśl truchleję. Uszy do góry. Chodźmy. Dobry wieczór. My do pani Koki. Proszę spocząć. Skąd te nerwy, kochany? Czuję się jak przed egzaminem. Jeśli twoja szefowa zaprosiła cię na kolację, to znaczy, że cię lubi i ceni. Więc się rozluźnij. Dobry wieczór. To Juan Bermudez, mój przyjaciel. Słyszałam o tobie wiele wspaniałych rzeczy, bo jestem wspaniałym facetem. Chodziło o dokonania zawodowe. Również o tobie Body mówi w samych superlatywach. W sensie zawodowym czy towarzyskim? I to, i to. Gdybyś była facetem, zazdrość by mnie zżarła. Na szczęście nie jestem. A, to mój dyżurny dobiegacz. Dobiegacz? Tak. Ładny i miły chłopak. Renzo. Juan. Znacie się już? Tak. Spóźniłeś się. Sorry, mała przeszkoda. Musiał biedak odebrać ojca z lotniska. A Martin? Pojechał do Milagros. Zdaje się, że spadła ze schodów i zlękła się o dziecko. Jest zagrożenie? Na szczęście nie. To ja muszę liczyć się ze stratą. Mówisz o Martinie? Boję się, że odżyje jego sentyment do Milagros. Ona jest teraz sama, chce się rozwieść. Ty też jesteś sama, niezamężna.